Ha, ha, ha! Oni nie wiedzą! Oni nie wiedzą, że ja jestem zła! Ja ich zniszczę. To on! On to wszystko widzi! O ty! Masz gaz! Zamieniam się w małego! Biorę ciebie! Jesteś mój! Teraz jedziemy! Nikt cię nie usłyszy! Nikt cię nie usłyszy! Nikt cię. Przywiązuję cię pasami, teraz jedziemy! Ha, 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 jedziemy stąd. Pomocy! Maja, Tadel! Felicja, pomocy! I teraz... No, czemu nie przyszedł, co nie? No. To jest bardzo dziwne, ale dobra, no pakujemy się. Może czeka na nas w domu naszym? Trochę się o niego martwię, a wy się martwicie? No ja też się trochę o niego martwię. To jest bardzo dziwne, niepodobne do niego. Co nie, Maja? No. O co tu chodzi? Ale dobra, no pakujemy się. Dobra dziewczyny, idźcie do swoich domów. Pa! Pa, ja go poszukam, okej? Okay? Bo wiecie, bo wy mieszkacie w innych domach. Albo co wy na to, że pojedziecie? Ja niestety nie mogę jechać. Bo muszę załatwić, poszukać brata, ale wy możecie pojechać, okej? Okay? To pa, ma. Przepraszam, ja tu kieruję. To pa, Dawid, widzimy się w jutro na następnej imprezce z okazji wakacji. Pa, pa dziewczyny! Pa! O, dziewczyny pojechały, ja teraz idę szukać mojego brata, ja się o niego bardzo martwię. Pojadę i go poszukam. Tym autem pojadę. To jest Oskara auto, ale mi je pożyczył. Dobra, jadę. Oskar, gdzie jesteś? Ale ty... Oskar, muszę go jak najszybciej znaleźć. Dobra, jadę ogólnie. Tu, I guess, poszukam w barze. Boję się o niego tak strasznie. Co to za trzaski? Ale dobra, nieważne. Co to jest? Ale dobra, nieważne. Ja idę do restauracji. Okej, tu nikogo nie ma. Ja się strasznie boję Oskara. Tu jest w toalecie. Nie ma go w toalecie. Matko Boska, gdzie on jest? On nie mógł pojechać daleko od Brookhaven. Czynka z piszkiwarem. A dobra, tam będzie. Dobra, otwieram. Taki nowy dom ogólnie nam zrobiłam. Ale... O, mam je... I tutaj nawet mam konsolę. Ale dobra, Oskara nie ma. Boję się o niego. Ale dobra, pójdę spać. Ale go tak długo szukałam. Matko Boska. Włączałam sobie LEDy. Imprezę może. Ej, może zrobię następnym razem imprezę w domu. To by było fajne zrobić imprezę i zaprosić Maję i Felicję. Ale nie mogę o tym myśleć, muszę znaleźć mojego brata przecież. O, tu jest on. Fuszu, dobra, to idę spać. O, jak nie mogłam spać, musiałam jechać ciągle. Ale dobra, wchodzę do mojego auta. Wchodzę do mojego auta. Muszę jechać do mojego domu. Dobra, jadę.
To jest dom tej Mai. Może kiedyś tam pójdę i ją zaatakuję. Może albo się z nim zaprzyjaźnię, ale dobra, nieważne. Ja jestem Zosia, o tak. Znaczy nie jestem Zosia. Okłamałam ich z tym imieniem, ale to też jest nieważne. Jestem lepszy od jakiejś Zosi. Jestem bardziej lepszy od jakiejś Zosi. Zosia jest jakimś dziwnym imieniem. Matko Boska, co ja robię? No, o co tu chodzi? Zresztą, coś, nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, auto, coś mi się zepsuło. Muszę iść jutro do mechanika, ale to jutro, bo nie mam czasu. Nareszcie jestem w tym domu. Ten auto, samochód tak szwankował, że ja nie mogę. Chodzę. I ogólnie muszę zrobić. O, no tak, dobra, muszę zrobić te eksperymenty. On jeszcze nie wie, ja mu usunę pamięć. Ja go po prostu porwałam przez tą sytuację. Dobra, nieważne. Idę do domu. Dobra, już idę. Idę do tego Oskara. Dobra, zamknęłam już drzwi. Dobra, zamknęłam już drzwi i na niego czekam. Oskar, gdzie jesteś? A no tak, on jest na górze, dobra. Idę po niego. Idę. Matko Boska, czemu ja usiadłam na taką podłogę? Dobra, nieważne. Chodź tu do mnie. Biorę ciebie. Wiesz co? Idziemy do laboratorium. Idziemy, chodź. Chodź. O, tu mam jakieś eksperymenty, proszę. Idź na łóżko. Dobra, nie, ja cię przywiążę. Jak nie pójdziesz. Połóż się. Połóż się. No na łóżko normalnie jak śpisz, połóż. Teraz leję ci, a masz eliksir, potkę, rzucam na ciebie nią. Teraz wszystkim o wszystkim zapomnisz i stracisz przytomność na chwilę. Dobra, teraz muszę iść go zawieść. Ho, 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 nie będą wiedzieć, nie będą wiedzieć, co ich czeka. Tu będziesz, Oskar, tu idealnie. Teraz ja muszę szybko jechać, uciekać. Stąd uciekać, Matko Boska, ale to głupie to auto. Dobra, nie, ja wiem, czemu ucieknę. Ja ucieknę ze skororką. Dobra, uciekam. To, co mnie budzi? Muszę to sprawdzić. Co tam jest, Oskar? Co jest, on się zamienił w dziecko? Chcę to powiedzieć Dawidowi. Dawid? O co tu chodzi? Czemu ja mówię Dawid? Jakby to imię było dla mnie jakieś nieznajome. Dobra, muszę iść do Dawida. Dawid? O co tu chodzi? Przecież to jest Daniel. Co to za krzyki dziecka płacze? Ta Maja jest przed drzwiami. Co ona tu robi? Halo, Maja, co ty tu robisz? Wejdź, co się stało? Oskar, znalazłeś go wczoraj, nie mógł go nigdzie znaleźć. Znalazłaś go? Czemu on płacze jak dziecko? Czemu on wygląda jak dziecko? O co tu chodzi? Musimy iść do tej pani doktor co wczoraj. Pamiętasz chyba do której? To chodźmy szybko. Nie mamy czasu informować Felicji. Chodźmy szybko. Ja go biorę dzisiaj. Dobra, nie, ja cię biorę na barana. Okej, Oskar? Dobra. Jaki Oskar? Dobra, nieważne. Dobra, nieważne, wezmę go. Oskar, mogę cię wziąć? Stój. Stój, dziecko. A ty? Dobra, chodź szybko, Maja. Musimy go wyleczyć. A no tak, Maja, dobra. Musimy go wyleczyć. A nie Vanessa?
Co ja gadam w ogóle, nie wiem. Jakieś dziwne rzeczy, ale to imię jest jakieś znajome, Vanessa. Dobra, nieważne. Chodź samochodem, jedziemy, Maja. A jest fotelek na dziecka? Nie mamy fotelika, bo ty nie jesteś dzieckiem, tak? To znaczy jesteś mały, ale nie jesteś dzieckiem. Czekajcie, mam. Jakaś dziewczyna, dobra, ale nieważne, ona po prostu przyszła, bo nie wiem, bo ona... Nie, dobra, jedziemy metrem, szybciej będzie, chodź Maja, jedziemy metrem. Pierwszy raz jedziemy metrem, co nie Maja? Ja też pierwszy raz jadę. Dobra, to jedziemy, dobra, chodź, jedziemy. Tu jedę i ogólnie jedziemy do miasta. Cicho! Jedziemy do miasta. Chciałam autem, ale coś się stało, że nie mogłam pojechać, nie wiem czemu. Chodź Maja. Do miasta jedź. Miasto. Tam masz ikonę miasta, wiesz, te budynki. Tylko my chyba jedziemy w innym pociągach chyba. Dałaś miasto? No chyba. A dałaś miasto? Dałaś na te budynki? Dobra, czekam na ciebie. Czekaj, gdzie ty jesteś? O tu, dobra, chodź, wysiadamy. O nie! Wzięło nas znowu. Dobra, chodź. Chodź, idziemy. Szybko, chodź, Maja. Musimy go wyleczyć. Bo on jest dzieckiem, nie na czemu. Dobra, tutaj teraz jedziemy autem ogólnie. A nie, nie mogę, nie wiem czemu, ale dobra, no. A, no tak, bo go trzymam na barana. Dobra, nieważne, to jak go trzymam na barana, to nie możemy, to idziemy. Ale chodnikiem. Nie, będzie szybciej ulicą trochę. Ale dobra, no dobra, chodźmy chodnikiem lepiej, bo nie wiem, bo coś się może złego stać. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co się stało? Pani jest... Ja jestem... A wcześniej była inna pani. Tak, to była moja koleżanka. Są... I różni lekarze przychodzą właśnie. A co się stało? Co to za małe, fajne dziecko? To nie jest dziecko, to mój brat, on został zamieniony w dziecko. Co? Rozumiem. Jest na to lekarstwo, nie martwcie się. Tylko trzeba mi dać... Jestem doktorem. Chodź. Chodź, dzieciątko. Znaczy, nie jesteś dzieciątkiem, ale... No. Chodź, biorę ciebie, dzieciątko. Dobra, chodź, idziemy. Dobra, jedz. Dobra, chodź, usiądź na fotelu. Tutaj. Puszczam ciebie i teraz usiądź tutaj. Dobra, Maja, martwi się o skaraty. Ja też. Powinniśmy też poinformować chyba Felicję, ale nie wiem. Poinformujemy ją? Tak. Ale może jutro, bo teraz to musimy się zająć Oskarem, bo on jest bardziej ważniejszy niż Felicja, co nie? No. No, ale się o niego życie boję, a ty? Ja też.